Druga dawka wody, odmierzam litr wody. Tu mam akurat zagotowaną, poczekam aż trochę ostygnie. No 1 do 1, litr wody, litr cukru. I do tego daję 30 g kwasu szczawiowego. Później jeszcze dodaję kwas mrówkowy. No i tym polewam pszczoły. Chociaż zastanawiam się jeszcze nad wlaniem propolisu. I zrobić taki jakby ambrozol. Ale to może nie w tym roku, nie będę eksperymentował, albo załóżmy na wiosnę, nie wiem, może dwie rodzinki, zobaczymy, tak żeby się po prostu nic nie stało. No, no to bierzemy się do dzieła, troszkę mi to przestygnie, dobrze wymieszam cukier, dosypiemy kwasu szczawiowego, pójdę po drodze do pszczół, to doleję kwasu mrówkowego, nie dużo, bo 50 tylko wleję, no i będziemy polewać. Także zapraszam na dalszą część filmu. Zapraszam również do subskrybowania, lajkowania kanału. No i to by było na tyle. Jeszcze może później Ursusa przepalimy. A, błąd, wróć. Troszeczkę źle powiedziałem. Teraz jak to wymieszam, odmierzę z tego litr wody gotowego syropu. Tak, żeby mieć pewność, żeby nie przesadzić z tym kwasem szczawiowym. Przeleję do tego słoika obok. I na ten litr wody wtedy dopiero daję kwasu szczawiowego, także mała poprawka, bo nie wiem, czy wszyscy zrozumieli, o co mi chodziło, też troszeczkę źle powiedziałem. Także tak jak mówię, tutaj odmierzam litr gotowego syropu, wlewam do słoika i dosypuję 30 g kwasu szczawiowego, do tego wlewam 50 kwasu mrówkowego i tak polewam pszczoły. Temperatura, jeżeli chodzi o temperaturę na zewnątrz, musi być plusowa, jak dla mnie najlepiej od 2 do 5 stopni w tej temperaturze polewam. Wtedy jest kłąb ładnie zbity. No i myślę, że no wiadomo, żeby nie było czerwiu hulu, no to polewać, nie wiem, no w zależności od pogody, w okolicach grudnia zawsze polewam, żeby to przyniosło skutek, zamierzony skutek, że ta warroza się posypała. Gdzie pszczoły siedzą, staram się mniej więcej polać około 10 ml na uliczkę. Tu jest słabsza taka rodzinka, nie będę więcej rodzin pokazywał, bo to nie o to chodzi. O właśnie,
Na taką rodzinkę około 50 ml podaję kwasu szczawiowego. Tutaj widzę, że tą jedną rameczkę będę mógł zabrać. Głównie tu polewam, gdzie siedzi kłąb. Nie wiem, czy to będzie słychać, jak szumią pszczoły. Tutaj najbardziej słychać styrodura. Teraz daję rękawiczkę. Palimy dziada. Thank you.
wiem, czy to będzie widać na filmiku, ale po pół godziny od polaniu kwasem już widzę pierwsze warozy. Zobaczymy jutro, ile ich spadnie, ale znaczy się, że to, co stosuję, działa. Także nic, tylko zobaczymy jeszcze jutro.